Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić oponki do kawy. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy mąka, masło, drożdże suche, mleko, jajko i cukier. Do mąki dodajemy teraz drożdże, cukier i dobrze trzeba wymieszać. Następnie dodajemy masło. Jajko. Jeszcze pół łyżeczki soli. I wlewamy mleko i mieszamy ciasto. Nam się trochę skleiło, teraz możemy mieszać rękami. Dobrze wymieszane ciasto przykrywamy szmatką. Zobaczcie, jakie jest mięciutkie. I zostawiamy na 40 minut w oleju i włączamy, niech się olej już grzeje. I robimy oponki. Zbieramy tutaj wszystko. I teraz robimy dziurki. I mamy przygotowane, olej nam jeszcze się grzeje, a my robimy następny. Ciasto jest bardzo mięciutkie, podatne. Olej nam się zagrzał, to wrzucamy. I przewracamy. Wyciągamy. Już są upieczone. I wkładamy następne. Wyciągamy następnym. Zobaczymy, ile wyjdzie nam z tej porcji. I oponki wszystkie już usmażone. Teraz posypujemy cukrem pudrem. I w taki prosty sposób mamy pyszne oponki domowe. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.